tydzień temu 10:30 zaczynaliśmy, a dzisiaj 10:30 skończymy. Witamy w programie Stan Futbolu. Dzisiaj moimi gośćmi są Tomasz Kłos. Dzień dobry. Łukasz Olkowicz. Dzień dobry. Mateusz Kokuszewski. Dzień dobry. Wojciech Kowalczyk. Witam. Dzień dobry. Panowie, bardziej wesołego i, że tak powiem, optymistycznego programu już nie będzie, ponieważ jesteśmy po meczu z Finlandią, a przed meczem z Włochami. Trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym spotykamy się i jest równie, są równie pozytywne wnioski, ale dzisiaj jest właśnie taki dzień, że możemy sobie pofantazjować, jaka to jest dobra reprezentacja Polski i jak nam wszystko dobrze idzie. Finlandia rozbita 5-1 i trzeba powiedzieć, że rozbita w stylu pięknym. Wszyscy zawodnicy, którzy zagrali, można powiedzieć, że popisali się. A jak będzie z Włochami, to nie ma co teraz zatruwać powietrza. Możemy się skupić na tym, jak dobrze było w meczu pierwszym. No ja później jeszcze obejrzałem 3 mecze, także trochę tą głowę do wiadra zimnego tak wsadziłem, bo Polska U19, Polska U21 i Legia z Krakowią. Topowe nasze drużyny, to cieszyłem się, naprawdę cieszyłem się, że nie ma dogrywki w tym meczu, bo to chyba nie wiem, czy bym zniósł. Natomiast tak już mówiąc całkiem poważnie, no to taka nowa twarz reprezentacji, tylko nie wiemy, czy będzie dalej ta twarz tej... No raczej nie, ale... Przyjemnie, czyli jeden mecz taki bardziej... Tak. No ja chciałbym na przykład, żeby właśnie taka reprezentacja wychodząca wysokim pressingiem, tak atakująca, z takim rozmachem, taka pewna siebie, żebyśmy ją dalej oglądali. Dla mnie będzie ten mecz z Włochami ten test, bo ja bym już nie chciał naprawdę tego autobusu oglądać z Amsterdamu. Kurczę, został mi w głowie ten Amsterdam naprawdę jakoś... No nie mogę nawet zrozumieć Brzęczka, bo gdzieś on mi się kojarzył jako trener, który aż tak defensywnie nie gra. Natomiast ten nasz pokaz futbolu czy antyfutbolu z Amsterdamu gdzieś mi siedzi w głowie i chciałbym po prostu jednego, nawet kosztem wyniku, nie wiem, czy wy się zgodzicie z Włochami, żebyśmy zobaczyli taką reprezentację, po prostu ją sprawdzili na takich zasadach otwartych. Wychodzimy z Włochami przyczajeni, a nie zamurowani. No i tutaj będę pod tym kątem oglądał ten mecz z Włochami. Mam wrażenie, że między przyczajeni a zamurowani jest bardzo mała różnica u trenerów. No pewnie tak, ale mówię, no cały czas ta Holandia, jakby w jak krótkim czasie ta reprezentacja się zmieniła, prawda? Mamy ten mecz z Holandią i te dwa autobusy i mamy mecz z Finlandią, gdzie reprezentacja podchodzi bardzo wysoko, atakuje i zastanawiam się, czy to jest jakby sprawka tego, że tam dużo tej młodzieży wyszło. Wiadomo, że mamy Red Bull Lips, który gra takim właśnie wysokim pressingiem, gdzie jest sama młodzież w zasadzie. I tutaj tak się zastanawiam pod tym kątem, czy reprezentacja po prostu, ta młodzież poniosła ją tak, że ci Finowie po prostu przyciśnięci byli do narożnika i nie bardzo mieli pomysł, jak z tego wyjść. I tutaj z Włochami mówię, ja będę patrzył na reprezentację pod tym kątem, chociażby żeby była namiastka tego meczu z Finlandią. Tak, odważnie po pierwsze pod względem taktycznym, tak jak powiedział Łukasz, ale też mam nadzieję, że selekcjoner będzie miał taką odwagę w rotowaniu nazwiskami, czego zawsze brakowało, bo no nie ukrywajmy, kilku zawodników wykorzystało szansę w meczu z Finlandią i można o nich myśleć w kontekście pierwszego składu też na te poważniejsze spotkania. Taki pozytywny ból głowy, którego selekcjoner chyba dawno nie miał, a jest to też o tyle fajne, że często takie mecze rozgrywane przy dużej rotacji były może nie wrzuceniem na minę zawodników, ale trudno było im się pokazać, tak? To raczej była selekcja negatywna, bo zawsze można się zapisać z dobrej strony, ale gdy wymieniano większość składu, gdy nie wrzucano tych nowych piłkarzy do dobrze funkcjonującej maszyny, no to często oni się spalali i jak gdyby chowaliśmy ich do szafy. Tutaj mamy sytuację kompletnie odwrotną i mam nadzieję, że to też zobaczymy w meczu z Włochami. Mhm.
Wojtek, ty jesteś naczelnym marudą naszym. Nie, to jest dla ciebie ciężki występ dzisiaj. Nie, dlaczego? Dlaczego? Akurat ja jestem zawsze jakiś, nie wiem, no, może nie tyle podekscytowany, co zadowolony właśnie to, co tutaj wszyscy podkreślamy, że młodzież dostała szansę. Po to był ten mecz towarzyski, no bo też bierzmy pod uwagę, że ile tych meczów towarzyskich zagramy do Euro. Pewnie jeszcze może z Litwą przed samym wyjazdem, żeby ich ograć, klepnąć czwórkę, piątkę, bo to jest taka zasada, że Litwa musi do nas przyjechać, żebyśmy sobie postrzelali przed Euro, tak? Tam znajdziemy termin, nawet takiego nie będzie, to i tak sobie znajdziemy, żeby Litwa ograć. 4 czy 5-0. Nie, no, wiesz, widać, że jeżeli już mamy te mecze towarzyskie, chociaż jestem za tym, by tej Lidze Narodów sobie pograła jak największa liczba tych młodych zawodników, bo zdaje się, że akurat chyba wchodzimy w taki moment, patrząc na tych polskich piłkarzy, to pewnie przez Lecha Poznań, troszeczkę przez te transfery polskich piłkarzy młodych, wyjeżdżających co chwila, że mamy jakieś takie pokolenie, z którego może coś wyniknąć w przyszłości, tak? Czyli ja tak mówię już po mistrzostwach Europy i w dalszym terminie, tyle że oni też potrzebują grać z Włochami, z Holandią. Sprawdzić ich. Sprawdzić, tak, bo na tle Finlandii, ja wiem doskonale, Paweł Wszołek grał w meczu z Finami bodajże w poprzednim. Paweł Wszołek wczoraj grał w meczu, w którym nie powinien grać, bo powinien być reprezentantem kraju, no ale nie łapie się do tej szerokiej kadry i tak dalej, i tak dalej. Tu mówimy, mecze towarzyskie troszeczkę inaczej. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że mówiło się wielokrotnie, jak Grosik nie znajdzie klubu, to przegra rywalizację w kadrze z Błaszczykowskim Kubą, który ma klub. Po sobie kupił. No właśnie, no ale wiesz, no tutaj rzecz biorąc, patrzysz na Grosika, dostał tą opaskę kapitańską, to co się chłop pobawił na placu, to jego, postrzelał sobie, ustrzelił hat-tricka. Typowy kapitan drużyny, wychodzisz, dostajesz tego kopniaka. W klubie może nie masz miejsca, no bo nie masz, no ale dobra, no jak może się znajdzie to miejsce. Nie zmieniłeś klubu w ostatnim dniu okienka i tak dalej, i tak dalej. No ale przyjeżdża na kadrę, to jest Grosicki Kamil, to nie oszukujmy się, to jest zawodnik, który jest nie do zastąpienia na skrzydle i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, by szukać innego skrzydłowego do tej kadry, przynajmniej z perspektywy Euro, chociaż które jest za kilka dobrych miesięcy. Podoba się ta młodzież, która wchodzi, nie boi się. To jest to ten, tylko ja tak mówię, no mam troszeczkę takie wątpliwości, co zobaczymy w meczu z Włochami, bo prawdopodobnie zobaczymy jedenastkę taką, do której nas Jurek Brzęczek, a nawet i Adam Nawałka przyzwyczaili, czyli ci, co nie będą chorzy, nie złapali koronawirusa, nie zagrają, bo nie będą mogli, ale tak naprawdę, no ja wiem, Benarek nie będzie mógł grać, bo za kartki wisi, no ale co byśmy nie mówili, no to pamiętajmy, że ta Liga Narodów, my się chyba już w niej utrzymaliśmy, jeszcze nie matematycznie, ale biorąc pod uwagę stan pewnie gdzieś psychiczny Bośni, oni sobie już dadzą spokój, tak? Oni już nigdzie nie jadą. Ta Liga Narodów im pewnie jest do tego potrzebna. Zresztą potwierdzili to w tym pierwszym meczu z nami u siebie, że wystawili mocno rezerwowy skład. Przyjadą pewnie do nas teraz za chwileczkę też pewnie jakimś takim innym. I ja bym dawał szansę jednak w Lidze Narodów. Później pamiętajmy, że mamy eliminację Mistrzostw Świata. I mamy też no to Euro. I tam domyślam się, że ta młodzież nie dostanie szansy. No ale kto wie? Czyli zdanie Wojtka, młodzi młodymi, Finlandią, ale jak przyjdzie do meczu z Włochami, to skończy się jak zawsze, czyli wyjdzie stara gwardia w pierwszym składzie i no w sumie niczego nie wyciągniemy z tego meczu z Finlandią. Tak, też uważam, że może jeden zawodnik z tego meczu, ale też mam wątpliwości z tych młodych, z tej młodej gwardii, bo jak wiemy czterech, pięciu zawodników z tej podstawowej jedenastki grało w meczu z Finami. Myślę, że Jurek nie postawi na pewno żadnego młodego do pierwszej drużyny, ewentualnie jako zmiennika. Ranga też tego meczu, bo co by nie mówić, no to można mówić, że to Liga Narodów, że jakieś testy. Jakie testy? Testy to już dwa lata się testuje i jakąś wizję chyba ma. Oczywiście można jakichś poszczególnych zawodników na poszczególne pozycje próbować dobierać, wprowadzać właśnie tą młodzież, no ale jakąś tam wizję ma, którą będzie się kierował, bo Jurka ciężko jest przekonać do czegokolwiek. No nie ma tutaj dużo mówić. Wizja, którą gdzieś tam sobie zaplanował, oczywiście gdzieś tam po drodze może trochę zmieniać, bo to w zależności od tego, czy zawodnicy będą grali w klubach. Mamy sytuację Arka Milika, mamy sytuację
Nie wiem, jak tam dalej będzie z Krzyśkiem Piątkiem. Wspomniałeś o Kamilu Grosickim. Dzisiaj mówimy, że Kamil strzelił 3 bramki, kapitan. Okej, okay, w meczu z Finlandią. Ale pamiętajmy, jeżeli co będzie, jak Kamil nie będzie 3 miesiące grał, bo nie grając tydzień, dwa, miesiąc, to jest, Wojtek, grałeś w piłkę, to wiesz, że to można gdzieś tam nadrobić, tak? Właśnie poprzez mecze reprezentacji i tak dalej, ale nie grając pół roku, to już wtedy jest problem, bo w przypadku Arka Milika, jeżeli Arek nie będzie grał, no bo to jest gdzieś tam w tej chwili taki największy problem i Arka samego, i reprezentacji, no, jeżeli nie będzie nawet z drużyną trenował, nie będzie grał w meczach, nie jest nigdzie zgłoszony, to się robi już naprawdę wielki problem, a rozmawiałem z jedną osób, która zna się bardzo na lidze włoskiej, zna mentalność, podejście Laurentisa, czyli prezydenta Napoli. Może się tak zdarzyć nawet, że kosztem niezarobionych pieniędzy on go przezimuje w Napoli do czerwca. I tak naprawdę nie będzie Arka. Może tak być, że z Arka nic nie będzie. Znaczy nie, no zgadza się. No, ale tylko, że pamiętajmy, że Grosik ma na przykład więcej szans na granie, bo jest zgłoszony, niż Milik, który nie jest zgłoszony. Że tak. I to jest ta podstawowa różnica. Też biorę pod uwagę, że mecz z Finami no, pokazał jeszcze jedną rzecz. No, gdzie Brzęczek dwoma napastnikami wyjdzie na Włochów? No to też bierzmy pod uwagę, tak? Że no, wiesz, no tutaj fajnie, że ten mecz młodzież wystawiamy. Gdzieś tam w kalendarzu znalazło się to miejsce. Gramy sobie mecz towarzyski. Wybieramy sobie, ja wiem, ktoś powie, ale to jest uczestnik Euro. No, z całym szacunkiem dla Finlandii fajnie, że jest uczestnikiem Euro, tyle że no, to Euro jest tak rozbudowane, że i nawet ta Finlandia może być uczestnikiem Euro. Kiedyś jeszcze my nie graliśmy w Euro, to Łotwa sobie pojechała na Euro. Czy my trochę nie deprecjonujemy za bardzo tej Finlandii na bazie tego naszego wyniku, że wygraliśmy 5-1, no to sobie mówimy, nie, no dobrze, to tylko Finlandia, no to jednak jest Finlandia. No, pada ten argument, to nie są Wyspy Owcze, że nie jest Malta. Pada ten argument, że to był rezerwowy skład Finlandii, bo on rzeczywiście był rezerwowy i kiedy podstawowi zawodnicy między innymi wchodzili na boisko w drugiej połowie, no to ta Finlandia wyglądała dużo lepiej, no ale my też graliśmy rezerwowym składem, tak? No to tutaj nie można powiedzieć tego, co mówiliśmy po spotkaniu z Bośnią, tak? Że my się napięliśmy, a Bośnia przygotowała się do tego, żeby raczej na te baraże wystawić najmocniejszy skład i sobie trochę w Lidze Narodów poeksperymentowała. Także ja się zgadzam, że nie ma co tak umniejszać tej Finlandii. Nie umniejszać. Bo to już też nie jest ta Finlandia, którą badaliśmy kiedyś. Nie umniejszać, tylko jeżeli u nas na, nie wiem, 366 dni w roku, 360 się mówi, że my mamy reprezentację na pierwszy koszyk, to nie żartujmy, Finlandia takiej reprezentacji nie będzie miała. Czyli my dzisiaj z Finlandią, to nie możemy się zastanawiać, że oni jadą na Euro, to mamy ich nie ogrywać. Ogrywamy ich po 5, bo tak wypadałoby grać z tymi słabszymi reprezentacjami. No oni Lewandowskiego sobie nie znajdą. My w tym meczu nie korzystaliśmy ze usług Roberta, bo sobie siedział na trybunach, ale dalej mamy lepszych zawodników, bez względu na to, jak wygląda Finlandia. Oni ale sobie... Kowal, wiesz, jak wyglądały też mecze z Łotwą na przykład. Tak, i to jest największy. Słuchajcie, dzisiaj nawet strzelić bramkę słabej Finlandii, 5 bramek strzelić, to jest też sztuka, bo ile razy takich meczy było, gdzie grało się, nie wiem, z Luksemburgiem, pamiętam za Janusza Wójcika, prowadziliśmy 3-0, 3-2 i tak naprawdę, jeżeli mało co mogło być nawet 3-3, to są takie mecze, gdzie człowiek czuje się pewniejszy, człowiek się silniejszy czuje, wychodzisz na boisko, I chwila gdzieś tam dekoncentracji, wpada jakiś kontaktowy gol, ewentualnie, nie wiem, jakaś sytuacja i później jest, już się nie gra tak pewnie, tak ten, bo się człowiek boi też, że może jakaś druga bramka. Także 5 bramek strzelonych z Finami oczywiście możemy, tutaj mówimy, że jak na jakim poziomie Finlandia wystawiła swoich zawodników i tak dalej. Oczywiście u nas też byli młodzi, no ale u nas widać, że chcieli. U nas robili, co chcieli, po prostu treningowo. I też, no jakby ja ten mecz rozpatruję, że po prostu tu sprawdziły się zaplecze polskie i fińskie i tutaj już Jerzy Brzęczek nie będzie miał takiej wymówki, że my nie mamy kim grać, tak? To jest, ja to widzę naprawdę, cały czas rośnie nam i jest coraz mocniejsze to zaplecze po prostu. To już nie jest za nawałki 13-14 do gry, tylko teraz już możemy wskazać tych piłkarzy więcej. To jest na pewno taki dla mnie duży plus tego meczu z Finlandią. I jak zwrócimy uwagę, kto wchodzi teraz do reprezentacji z tych młodych, to są już absolwenci tych topowych, wiodących akademii, czyli Legia, jest oczywiście Lech, Walukiewicz, który przeszedł przez Legię i Pogoń, a oni już wydaje mi się, że taką odrobinę lepszą edukację odebrali piłkarską. Nie byli tak puszczeni na żywioł, tylko już gdzieś kierowani. Także no tutaj jest pocieszające, bo kwestią czasu jest chyba, że kiedy Kamiński z Lecha kolejny zadebiutuje, no Lech to już zdominował tę reprezentację. I tak patrząc na Modera, też go sobie analizowaliśmy w przeglądzie sportowym, no to jakby tak jak on się pozycjonuje, tak jak pokazuje rozumienie gry,
to nam daje dużo większe możliwości w rozegraniu. No, dziś go zestawiając z Grzegorzem Krychowiakiem, który ma większe chyba atuty w defensywie, no to teraz pytanie, jak Brzęczek będzie chciał grać. Widać jednak po Brzęczku, że on jest trochę, może to będzie za mocne słowo, ale zafascynowany Moderem, bo ta konferencja prasowa po meczu z Finlandią, on tak bardzo wylewnie opowiadał o tym zawodniku. No i teraz chyba byśmy wszyscy chcieli zobaczyć Modera z takim rywalem, no poważnym pierwszym składem Włochami, tak, bo on będzie miał to super, że te sprawdziane co tydzień w Lidze Europy, ale cały czas trzeba tego chłopaka po prostu wybijać z tej strefy komfortu i go sprawdzać. Jak zwrócimy uwagę na ten na skład z meczu z Finlandią nasz, to Moder i Karbownik jeszcze jako piłkarze ekstraklasy, ale to nam zaplecze takie się zrobiło, że tam już nie ma miejsca dla piłkarzy z ekstraklasy, bo tylko jest ta dwójka, która de facto już podpisała kontrakt w Premier League, więc tutaj mówię, to jest dla mnie duży plus, że to rozrosła nam się ta grupa, która może grać w pierwszym składzie i na pewno jesteśmy mocniejszym zespołem niż na Euro 2016. Ale pamiętajmy też, że ci zawodnicy zagrali dopiero pierwszy mecz, zagrali z Finlandią, ze słabą Finlandią, bo ja tak, żeby napędzać dziś tak mocno w tej chwili, to jeszcze bym był bardzo ostrożny, bo w konfrontacji z Włochami, czy nawet jeżeli by zagrali z taką Holandią, co graliśmy miesiąc temu, szybko. Jestem ciekawy, jakby na przykład oni debiut mieli właśnie z Holendrami, jako pierwszy swój mecz reprezentacji. To byśmy powiedzieli, czy byśmy powiedzieli wtedy, że wchodzą, czy te zaplecze jeszcze jest za słabe, chociaż w Lidze Polskiej, w Ekstraklasie są super, dostają kontrakt zagraniczny, ale no dzisiaj akurat w dobrym miejscu się znaleźli i dobrze, że ten mecz z Finlandią był, bo mogliśmy zobaczyć, jak sobie radzą ze słabszą reprezentacją, ale no zobaczymy, bo to jeden mecz to nam tak, ale na pewno nie podpowie. Wyobrażam sobie, że trafiamy Finlandii na Euro 2021, pierwszy mecz wygrywamy 5-1 rezerwami, to wtedy nikt nie mówi, że ta Finlandia jest słaba. Mam wrażenie, że niepotrzebnie się skupiamy trochę na tej klasie rywala, no, zamiast na tym, co my naprawdę pokazaliśmy w tym meczu. Znaczy, to mi się wydaje też, że pamiętajmy o zawodnikach. Ten mecz się mógł z jednej strony podobać, że dostaliśmy coś nowego, świeżego, bo nie musieliśmy oglądać tego samego, co widzieliśmy do tej pory. Na przykład, no, ja wiem, no, niektórzy się nie zgodzą, ale tak, Piotra Zielińskiego nie było w środku pola. Jest stały element programu. Może to był jakiś plus. Słuchajcie, wejście Krychowiaka spowodowało i zmiany w Finlandii, że gorzej graliśmy. Wejście Krychowiaka po przerwie, w drugiej połowie, rozwaliło nam system w środkowej strefie boiska. Znaczy system. No jak ktoś powie, no tak, że Finowie zrobili zmiany i nagle powpuszczali tych z pierwszego składu. No ale przecież Krychowiak też jest z pierwszego składu. Przecież wiemy doskonale, że Krychowiak w meczu z Włochami melduje się w pierwszym składzie i nawet tam nikt nie zająknie się, że nie. Wiadomo, że tak. No to ale mówimy, wchodzi na boisko i popsuł grę. Popsuł totalnie. Przynajmniej ja to tak odbieram. No może troszeczkę właśnie w tych meczach dać szansę tym innym. Oni są rozpędzeni, no wiesz, my tutaj mówimy o tej młodzieży Lecha Poznań, oni są rozpędzeni sukcesem, jaki zrobili, spowodowali, żeby wróciła polska drużyna do fazy grupowej europejskich rozgrywek. W jakim stylu? Dajmy im może troszeczkę więcej szansy właśnie na tle. Oni się nie boją tych lepszych rywali, bo mieli lepszych rywali, nie byli faworytami, a sobie wygrywali te mecze. Dać im szansę, nie grają, niech dalej się ogrywają. Przecież wiemy doskonale i zdajemy sobie sprawę, że nie wpuścimy nagle 5-6 młodych, bo musi być ten Lewandowski, musi być Kamil Glik jeszcze do czasu, gdy w końcu nie powie stop, chociaż raz już powiedział, ale przecież wiemy doskonale, że Kamil Glik potrzebny, bo to doświadczenie, wiadomo, że bramkarz też będzie inny, tak, no nie będziemy grali Bezszczęsnego czy Fabiańskiego w normalnych meczach, no teraz sobie mogliśmy pozwolić, ale tak, dwóch, trzech, no bo wiemy doskonale, że ten kop może spowodować, że tak naprawdę my po mistrzostwach Europy, bez względu na wynik, no ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że on może być zły, tak? Mamy Szwedów, Hiszpanów, na razie czekamy jeszcze na tego trzeciego rywala, no ale gdy coś się nie powiedzie, no to tam wielu zawodników, a mam tu na myśli, przecież Grosik pewnie zakończy, Kamil Glik zakończy, Łukasz Fabiański zakończy. Będziemy musieli szukać, ale jak damy im szansę wcześniej, to już nie będziemy musieli szukać, tylko będziemy mieli gotowców. Ale dajmy im szansę zagrania w meczu z Włochami, w listopadzie z Holandią, Moderowi. Nie wiem, czy w listopadzie na przykład nie wziąć jeszcze kogoś z tej młodzieżówki Czesława Michniewicza, która, dajmy na to, już nie będzie miała o co grać. No i tak dalej, i tak dalej. No,
widzimy, że na arenie międzynarodowej niektórzy sobie dają radę i ja bym dał im szansę w reprezentacji. To też pamiętajmy, to nie jest tak prosto na dzień dzisiejszy, bo jeszcze Moder się nie zdarzył w meczu reprezentacji Polski z publicznością. On gra cały czas przy pustych trybunach. No wiecie, no... Chyba szukanie na siłę teraz problemu. Nie, nie, ale wiesz, w mecze reprezentacji Polski, jak ci przyjdzie w końcu na narodowy te 55 tysięcy w meczu eliminacyjnym o punkty, nie w meczu towarzyskim z Finlandią, jakichś tam porozrzucanych, nie wiem ile tam było osób, niewidocznych paru. No to wiesz, no to jest inaczej. Nie jeden się pomylił już o reprezentację. Na samym początku powiedziałem, Piotr Zieliński sobie da jakąś rady nie daje. A we Włoszech trochę lepiej wygląda, chociaż gra przy podobnej... Ten Moder to jest dla ciebie wymarzony zawodnik, co możesz teraz mówić? Moder za Zielińskiego i nawet nikt ci za bardzo nie zaprzeczy. Ale to nie jest tak, że Moder za Zielińskiego, no bo wiesz, no na razie to jeszcze wiesz, no czekamy aż ten Moder potwierdzi to w tych lepszych meczach, no spokojnie, ale jest to zawodnik, który... No nie wiem, czy za Zielińskiego, no może to się okazać, że za Krychowiaka w niedalekim czasie. No nie, no słuchaj, no musimy szukać, a jak mamy tyle rozwiązań, ja widzę inne reprezentacje, jakoś sobie radzą, jak zmieniają i wpuszczają. Wyobraźmy sobie tą niemiecką reprezentację, która, zobaczcie, w jakim składzie grają teraz Niemcy, a w jakim zagrają na poważnej imprezie. Że nie zagrają tak, jak teraz sobie pykają. No nie ma takiej opcji, dlaczego my tak nie możemy? Łukasz, zostałeś wywołany do tablicy trochę, bo ty jesteś w tym programie jako obrońca Zielińskiego. Kolejny raz tak przedstawiasz, pamiętam, w poprzednim programie. No, gdzieś tutaj widać było różnicę, tak, rzeczywiście, ale no, no nie wiem, Kowal, czy ty byś chciał go przestać powoływać, czy gdzieś na ławce? Nie, nie, nie. Nie, tylko że nie chciałbym się cały czas skupiać, bo wiemy doskonale, że u nas nie ma możliwości posadzenia Zielińskiego na ławce rezerwowych, bo on przełoży to, co gra w Napoli, przełoży na reprezentację. Rzadko mu się to udaje, a przynajmniej w ostatnich latach, bo jeszcze za kadencji Nawałki to coś tam dawał, ale Zabrzęczka, no nie widzę go. No wiesz, no ciężko mi znaleźć innego zawodnika, który będzie wiecznie czekał na swoją szansę. Jak mamy innego, inny wybór, to poszukajmy, bo może to być rozwiązaniem. Ja potrzebuję środkowego pomocnika, który będzie podawał napastnikowi. No Zieliński w ostatnim meczu, w którym zagrał z Holandią, nie miał ani jednego podania do napastnika, czyli wtedy do Milika w składzie. No, wiesz, no. Nie było napastników. No nie, no jak nie, no Milik był. Nie, ale uruchamiał tak, wtedy, wiesz, ale Moder to też jest jakby inna pozycja, bo Moder to jest bardziej z Krychowiaka może zastąpić na tej szóstce, ale to wtedy byśmy grali naprawdę już ofensywnie, bo Moder jakby nie ma takich walorów, mówię, w odbiorze jeszcze jak Krychowiak w defensywie, natomiast Piotr Zieliński być może... Możemy spróbować bez niego, no to przecież chyba tu się świat nie zawali. No teraz próbujemy i gdzieś zobaczymy właśnie z Włochami, jak ta reprezentacja. Nie wychodź z roli. Nie wychodź z roli. Czy Moder daje taki komfort, że tak naprawdę może zagrać za każdego tego, że każdego pomocnika w środkowej strefie, bo on już w Lechu, szczególnie w tych ostatnich meczach, pokazał, że staje się takim piłkarzem bardziej odpowiedzialnym. Pewnie to też wynikało z założeń i z jakichś zaleceń Dariusza Żurawia, ale on przede wszystkim sam pokazał, że się bardzo mocno rozwija w tym kierunku defensywnym. Od jego odbiorów zaczynały się groźne akcje Lecha, czy to w Belgii, czy to przeciwko Piastowi Gliwice. I no, sam jestem ciekaw, może rzeczywiście za Grzegorza Krychowiaka, choć byłby to bardzo ryzykowny wariant, że tak powiem, ale z drugiej strony widzę gdzieś tam, że jeszcze cały czas czai się Jacek Góralski, tak, który był największym wygranym poprzedniego zgrupowania. I Karol Iletti, który tutaj też wysłał reprezentacji Polski. I mam wrażenie, że jak sobie tak rozmawiamy o odwadze Jerzego Brzęczka, to może się skończyć z Włochami tak, że jednak to Jacek Góralski, którego do tej pory nie wymieniliśmy, wyjdzie w pierwszym składzie. Ja tylko dodam, że zwróćcie uwagę, za kadencji Jerzego Brzęczka, pomijając ten pierwszy mecz z Włochami, tam co mówiliśmy, że świetna 45 minut, ale mówimy w eliminacjach, jaki mecz był najlepszy i do której minuty? Do 60 minuty wyjazdowy mecz z Izraelem, prawda? A przypomnijcie sobie, że w 60 minucie na boisku dopiero wszedł Robert Lewandowski. Czyli te 60 minut bez Lewego było najlepsze w eliminacjach. Ktoś powie, niemożliwe. Nie, możliwe, bo można było posadzić Lewandowskiego na ławce, może to sam Robert się posadził wtedy, ale bez Roberta Lewandowskiego ta gra wyglądała rewelacyjnie w meczu wyjazdowym z Izraelem. Sobie przypomnijcie, to nie było tam, nie było Lewandowskiego w składzie. Ty zmierzasz do tego, żeby posadzić na ławce? Nie, tylko wystarczyło spróbować, coś wypaliło. Ja wiem, że Lewandowskiego nie można posadzić, bo to jest zawodnik, po pierwsze, raz, że nie będziemy w meczu z Włochami ani na Euro, nie wyjdziemy dwójką napastników, bo tego nie robiliśmy. Poza tym meczem z Finlandią w ogóle Zabrzęczka kadencji, tak, prawie w ogóle w tych ważnych meczach, czyli będziemy grali sobie jednym, czyli wiadomo, a wiadomo kim. Czyli teraz
do Lewandowskiego trzeba poszukać grajków, którzy będą mu dostarczali piłki, żeby on nie wracał na naszą połowę i tak dalej, i tak dalej. Nie, tylko tutaj pokazuje, że można, tak jak można zagrać świetnie bez Lewandowskiego. Mówię o tym meczu eliminacyjnym, nie mówię, wiesz, no teraz też ktoś powie, no z Finlandią też świetnie bez Lewandowskiego, tak? Ale można dorzucić argumenty, że z Portugalią też na wyjeździe bez Lewandowskiego dobrze zagrali, ale ja mogę odpowiedzieć meczem z Holandią, jak bez Lewandowskiego wyglądało. No nie, ale mówię, że próbować, ja nie mówię, że cały czas, wiadomo, że nie można Lewandowskiego wiecznie posadzić na ławce, że to będzie wyglądało świetnie, bo no nie możesz go posadzić, no nie możesz najlepszego piłkarza w tym roku na świecie posadzić cały czas na ławce, mówisz, bo będzie dobrze to wyglądało. Nie będzie to dobrze wyglądało z poważnym rywalem. Ale to jest taki przykład właśnie, że spróbować może coś bez Krychowiaka, a z innymi środkowymi bez Zielińskiego. Mamy czas na próbę. Jest ta Liga Narodów, trzeba próbować. A noż się okaże, że znajdzie się jakieś rozwiązanie. A jak się nie znajdzie rozwiązanie, będzie wybór. A jak nie, no to będziemy skreślali powoli. No, ale ja pamiętam Brzęczek, jak próbował w poprzedniej Lidze Narodów z ustawieniem, eksperymentami, to dostał po głowie od razu. Nie? Czy Brzęczek ma jakieś takie prawo? Wiem, czy dostał po głowie? No, po tych meczach u siebie z Włochami, z Portugalią. Od razu powiedział, że nie, a gdzieś mówię. Ale najbardziej eksperymentował jednak w tym pierwszym meczu z Włochami, gdzie chwalono jednak za to. Czy Łukasz mówisz o tym meczu, kiedy... U siebie. Bez takich nominalnych tak, nowe ustawienie i zaraz dostał po głowie. Jakie eksperymenty? To jest Liga Narodów, tu trzeba się utrzymać, więc skakanie jest. Ale on też sam się wycofał z tego po 40 minutach. Sam się wycofał, tak, ale wydaje mi się, że też już pod wpływem opinii publicznej, bo on wszedł do szatni i powiedział też już... Odpalił Twittera. Nie wiem, czy odpalił, ale że już rezygnujemy z tego. Właśnie dla mnie Liga Narodów jest idealnymi rozgrywkami, żeby właśnie próbować, ale czy my mu dajemy prawo Wojtek do tego? Mówi o Robercie Lewandowskim. Dla mnie Robert Lewandowski już nie będzie tym Robertem Lewandowskim sprzed 4 lat. Ja tak myślałem, no, czyli takim, gdzie jest typową dziewiątką i będą mu dogrywać, bo pamiętajmy, Robert, zobaczmy z ostatnich eliminacji. Robert grał dla mnie takiego, jak grali Krzysiek Piątek z przodu. Robert taką dziesiątkę grał, bo dzisiaj Robert troszeczkę inną odpowiedzialność uważam ma za tą reprezentację, bo Robert dostając piłkę jest gwarantem tego, że piłkę przytrzyma i wszyscy do niego dojdą. A grając, jeżeli Robert gra na szpicy typowo, on tych piłek mało będzie miał, bo kto grając na dziesiątce przytrzyma tą piłkę, pozwoli, żeby doszli. Generalnie nie wiem, czy to będzie Zieliński, czy kto inny. Dostaje piłkę, dochodzi do niego, często jest tak, że nie wiem, ile tą piłkę przytrzyma i jest strata. Robert jest gwarantem, że nawet jak zaobserwuje dwóch zawodników, to jest tak twardo na nogach stoi, że da czas zawodnikom, żeby i alternatywę dla siebie, że może, nie wiem, Grosikowi czy komuś innemu zagrać. A będąc wysuniętym, przykładowo mówię, tak, Krzysiek Piątek, no to jest to, że przy Robercie za nim będzie miał tą gwarancję, że te piłki jednak będą. No tak uważam, że to się troszkę pozmieniało. Mhm. Bo był typową dziewiątką, który dostawał Grosik z jednej strony, Kuba, i on wiedział, że w meczu dostanie 5-6 dośrodkowań i z tego coś zrobi. Dzisiaj będąc na dziewiątce, nie wiem, jaką można powiedzieć, że jest gwarancja, że on tych piłek dostanie i że w ogóle te piłki będą z mocnym przeciwnikiem, na przykład takim jak Włochy, do niego dochodziły. Ale chyba Robert jest na takim etapie kariery, że jest trochę bardziej rozbiegany niż kiedyś po boisku, bardziej szuka tej gry i też... W defensywie dużo więcej pomaga. Też stwarza sobie sam tę sytuację. Pamiętaj, że jeżeli Robert dostaje piłkę, nie wiem, ja tak zauważyłem, jeżeli Robert jest na boisku, inni dostają więcej pewności, bardziej podchodzą pod grę. No, to widać było nawet w meczu z Holandią. No, nawet Krzysiek dostał w Piątek piłkę, dwa podania, nie zdążyli wyjść jeszcze do przodu, piłka była stracona. Z Robertem uważam, że to zupełnie inaczej wygląda i ci zawodnicy, nie wiem, dostają jakiegoś dodatkowych bodźców, bo Robert jest na boisku, bo wiedzą, że jak dostanie piłkę, to on jej nie straci i mogą przede wszystkim do przodu się przesunąć. Mhm. Jeszcze taki jeden obrazek z Finlandią chciałem przytoczyć. Nie wiem, czy kojarzycie taką akcję w pierwszej połowie, jak nasi wychodzili do kontry po rzucie rożnym Finów. Tam 7 biegło. Finalnie był gol po tym. Tak, ale akcja była źle rozegrana. Natomiast tak, ja nie widziałem tak reprezentacji, tak ochoczo atakującej. I nie wiem, czy po prostu, czy to była ta młodość, ta werwa, ochota do goli, czy to były wskazówki selekcjonera. Tego nie wiemy. Natomiast no, gdzieś ta chwalona Atalanta chwali się, że ona ma 5 w polu karnym. Natomiast u nas chciało być 7 zawodników. No i moje pytanie jest, czy tak reprezentacja nie może grać? Z czego to wynika? Bo czy Jerzy Brzęczek po prostu przeraził się, oglądając raz, drugi, trzeci ten mecz w Amsterdamie i powiedział, nie, to nie jest moja kadra?
Być może tak było, a być może ta młodość niosła, no bo to było budujące, to było jak u Marcelo Bielsa, tak samo jest, no po prostu atak i to przyjemnie się patrzy, tylko mówię, no teraz... U Marcelo Bielsa jeszcze Klicha nie było na boisku. A jeszcze Klicha nie, może przekazał tam z boku, że panowie atak i no gdzieś taki ja nie pamiętam tak ochoczo atakującej, takiej pewnej siebie tej reprezentacji, mówił Wojtek właśnie o tych piłkarzach Lecha Poznań i coś tam w nich jest takiego, że oni są naprawdę tacy napędzeni, pewni siebie, oni nie są tacy, nie wiem, poza boiskiem bezczelni, pewnie nigdy nie udzielą takich wywiadów jakichś kontrowersyjnych, natomiast wychodzą na boisko z podniesioną głową i tak jak pojechali na boisko lidera belgijskiej ligi i chcą narzucić swój rytm, swoje warunki, więc czemu z nich nie korzystać? No, no spokojnie, wczoraj też pojechali na boisko w Serbii, dwóch piłkarzy Lecha Poznań i tam już tak dobrze nie było, ale do tego za moment dojdziemy. Jakub Moder to jest piłkarz, wokół którego będzie się toczyła dyskusja, mam wrażenie, przez kolejne miesiące, bo to jest zawodnik, który przeszedł do Premier League, to jest zawodnik, który próbuje się wbić do tego pierwszego składu i jest tego blisko. Bo chciałem wrócić do tych dwóch transferów, które się wydarzyły w poprzednim tygodniu, czyli Jakub Moder i Michał Karbownik do Brighton. Czy wam się podoba to, że oni będą wypożyczeni z powrotem do Ekstraklasy? Czy to też pokazuje, że ten Brighton tak kupił ich jako inwestycję, kupił ich kartę zawodniczą, ale do końca nie są przekonani, czy ich potrzebują? Znaczy w przypadku Jakuba Modera wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądny ruch, bo nawet gdyby teraz miał siedzieć na ławce rezerwowych, tak, i powoli się uczyć tego Brighton, no to ma tutaj fajne wyzwanie w Lechu Poznań. 6 spotkań w Lidze Europy z dobrymi, mocnymi rywalami i pewnie zyska zdecydowanie więcej, no ale przykład Michała Karbownika jest moim zdaniem kompletnie przeciwny, tak? No bo Legia ma mało meczów do rozegrania, a ma zbyt wielu piłkarzy, tak? I jakoś nie wyobrażam sobie, że on zostanie w Legii, tak? I będzie siedział na ławce, a gdybyśmy popatrzyli na to zupełnie chłodno, no to tak właśnie powinno być, no bo jaki interes Legia ma w tym, żeby dalej tego Michała Karbownika odgrywać? Ja sobie wyobrażam, bo przecież w meczu kluczowym z Karabachem usiadł na ławce. No tak, tak. Tam nie trzeba było młodzieżowca w składzie, wiesz? Ale też jakiś uraz doszedł, tak? Młodzieżowca numer jeden jest Slisz w Legii. No dobrze, no ale pamiętaj, no tak, ale jak chcesz tą drużynę gdzieś podźwignąć czy coś, jak Slisz złapie kontuzję i Karbownik wyjedzie do Anglii, nagle okazuje się, że... gra Rosołek. I tyle w temacie, no. I wiesz, zaczyna się robić problem, tak? Bo tutaj już mówimy. Znaczy, mnie zastanawia jedno. Poszli i teraz praktycznie każdy kibic tych zawodników musi się teraz, nie wiem, może nie modlić, no ale liczyć na to, że Brighton nie spadnie z ligi, nie? Brighton chyba nie jest klubem, który będzie do ostatniej kolejki się bronił przed spadkiem. Nie mówię, że do ostatniej. No, może spadnie wcześniej. Nie? To nie jest tak, że do ostatniej się musi bronić. No, ale wiesz, no, inaczej jakbyś poszedł teraz, tak? Dostajesz kilka szans. Wiesz, no, zadomawiasz się w składzie jak Bednarek w Southampton. Już jest pewniakiem. No wiesz, idziesz do takiej drużyny. Nie, bo tak, a patrzę nawet na te ruchy Brighton i zastanawiam się, czy dla nich ci polscy piłkarze to są piłkarze dla Brighton, czy to jest inwestycja w karty zawodnicze po prostu? Na to też Brighton nie kupuje piłkarzy codziennie za 11 milionów. No, w przypadku Jakuba Modera wydaje mi się, że ta wiara w Brighton jest bardzo duża, że on wypali, no bo też no, poszli szeroko. Pewnie mogli spróbować złożyć mniejszą ofertę, tak, i gdyby nie było tej determinacji, no to po prostu odpuszczono by ten transfer. Mhm. A też no, tak bym nie przesadzał z tym spadkiem Brighton, bo wydaje mi się, że mieli trudny terminarz na początku, może nie zapunktowali, ale tam cały czas 15 miejsce, tak, 3 punkty, no to jeszcze spokojnie, a gra wyglądała zdecydowanie lepiej w tych meczach. Mateusz, z 3 punktami jeszcze nikt nie utrzymał się w Premier League. A już wiesz, ja w Europie... Będą łatwiejsze mecze, jeśli rzeczywiście zajrzę im w oko, to ściągną tego. Tyle drużyn, co ja już widziałem w Europie, które nie tam w życiu nie spadną, taka nazwa, przecież ani jedna ósma, jedna szesnasta Ligi Europy, Espanyol z poprzedniego sezonu w Hiszpanii. Gdzie jest Espanyol? No przecież na wiosnę grał w pucharach z Wolverhampton. No ludzie kochani, no nie spadną, bo niemożliwe, żeby taka drużyna spadła. Poczekajmy. No, ujmę to tak. Z Brighton to są jest... słabsze drużyny w Premier League i więcej niż 3, a Brighton nie jest jakimś faworytem do tego, żeby być drużyną, którą
o której się powinien, to jest taki kapitalnie złożony zespół, że w życiu nie spadnie. Kowal, z drugiej strony, Championship to jest 6. albo 8. liga na świecie, tak? To też nie jest jak gdyby żadna ujma grać w Championship. Zgadza się, ale zawsze wolałbym jednak tego Mudera widzieć. W takim otoczeniu Premier League. Tak, Premier League, bo mi się wydaje, że ma na to papiery, tak? Jeżeli chcemy mówić o zawodniku, który może spokojnie tam sobie pograć. No, pokazuje to na razie w Polsce, tak? No, ale w europejskich pucharach także, no, wolałbym, żeby właśnie grał na poziomie najwyższym. Mhm. Moder, tak mam wrażenie, że wszyscy patrzą na Modera jako na piłkarza dla Brighton takiego wyczekiwanego, a na Karbownika jako takiego piłkarza na doczepkę. Ale Karbownik dobrze się odnajduje w takiej sytuacji, gdy jest na doczepkę, z przypadku. Czyli on umie sobie wydrapać to miejsce. Tak? Nie, Moder prowadzi ten ucieczka, natomiast Karbownik gdzieś... No to tak, wszystkie światła, to Karbownik miał być Moderem, to Karbownik miał być rekordy ekstraklasy. No a to wiemy chyba wszyscy, jak te okoliczności tego transferu wyglądały. Najpierw Parma, gdzie bardziej Legia chciała tam wytransferować Karbownika, niż to Parma rzeczywiście chciała i ostatecznie się wycofała. No i tutaj też się zastanawiam, tak, Michał Karbownik jest wypożyczony, Valencia jest wypożyczony, Artur Boros być może skończy karierę i Legię gdzieś pewnie widzimy w europejskich pucharach. A może się tak zdarzyć, że Legia, przystępując do pucharów, straci 3 zawodników z tego sezonu? No przecież to bez sensu jest. Przecież to jest taki powrót do tego, co było, taka budowa drużyny. No, dziś Legia chyba cały czas musi mieć z tyłu głowy, że buduje drużynę nie tylko na polską ligę, a na europejskie puchary. A tracąc, bo nie możemy tego wykluczyć, że Karbownik zostanie 3 zawodników z podstawowego składu, no to mówię, to jest bez sensu, to kompletnie tego... Czyli ma nie grać Karbownik? Nie rozumiem. Być może w zimie gdzieś tam poszukają, bo jest taka możliwość, że może odejść do innej ligi. Nie wiem, jaki interes ma Legia, no, zabezpieczenie pozycji młodzieżowca, tak, ale tego młodzieżowca gdzieś Legia nie może tylko patrzeć na ligę, tylko na te europejskie puchary i nagle no, prawie 1/3 zespołu ma nie mieć latem i od nowa Polska Ludowa. No ja tego jakiegoś większego sensu w tym nie widzę. Ale wiecie, co mi się wydaje, że akurat w przypadku Karbownika zrobiono mu chyba, znaczy nie chyba, jestem przekonany, że zrobiono mu krzywdę. Tak naprawdę dzisiaj byśmy tutaj musieli poświęcić pewnie za 2 godziny na program, gdzie ten Karbownik powinien tak naprawdę grać. Ani lewa obrona, nie wiemy, czy na lewej obronie, czy na prawej obronie, czy w środku pola. I, no bo on dopiero co zaczął grać w środku pola, a Brighton chyba nawet nie zdążył tego zauważyć, tak zgaduję, więc kupił go pewnie jako obrońcę i zastanawiam się, gdzie, bo Czesław Michiewicz ewidentnie widzi w nim pomocnika i może być tak, że on na obronie to nie zagra żadnego meczu przez najbliższe 12 miesięcy, no 10. Tak, w przypadku Modera wiemy doskonale, że nikt go nie wrzuci gdzieś tam pewnie na skrzydło ani do napadu, bo zajmuje środek boiska. Tak z Karbownikiem jest ten problem, że chłopak wszedł do poważnej piłki, jest w niej rok i nagle okazuje się, że my, znaczy nie wiemy, no. Niektórzy wiedzą, no, bo wystawią go tu, tam, tak jak mówię, lewa, bo teraz na lewą w Legii już nie, bo ściągnięto zawodnika, to przesunięto go na prawą. Wesowicz wróci po kontuzji, powiemy, że no już nie, no Wesowicz no to tak grał, że no to, no to go dajemy bardziej do środka i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby ten zawodnik w końcu znalazł sobie pozycję, pograł jeden sezon na jednej pozycji, ale takiej, która do niego jest, albo dla niego jest najbardziej słuszna. Mnie się wydaje, że za bardzo mu na razie wszyscy krzyżują plany, szukają mu tej wyjściowej pozycji, gdzie on się najlepiej nadaje. No stąd też granicą no już pewnie stwierdzili, no dobra, no miał kosztować 10 baniek, no ale nie będzie 10, bo my nie wiemy, kogo kupujemy tak naprawdę, na jaką pozycję. A nie wiem, czy my trochę jednak nie jesteśmy ofiarami tej całej narracji jego menadżera Mariusza Piekarskiego, który w kółko wmawia wszystkim, że to jest pomocnik, no ale być może, no, z całym szacunkiem na Mariusza, być może nie ma racji, być może jednak Wukowicz znalazł mu tą pozycję optymalną, przez przypadek, ale znalazł. Mieliśmy dopiero co mecz z Finlandią, gdzie Karbownik też zaczął z lewej strony na lewej obronie. I może przestańmy go rozpatrywać jako piłkarza, który może grać gdzie indziej. Może to jest właśnie lewy obrońca. Gdzie de facto jest zawsze deficyt tych lewych obrońców i może grać dzięki temu w kadrze chociażby. Ja jestem za tym, żeby mu przede wszystkim zdefiniować pozycję, tak? Żeby on już na tej jednej grał i się przygotował. Znaczy, wydaje mi się, że gdyby nie Mariusz Piekarski, to on miałby zdefiniowaną tę pozycję. Jedną osobą, która wprowadza zamęt w tym wszystkim, jest właśnie jego menadżer. No tak? I Czesław Michniewicz. No ale i mówisz, tak? I trener Michniewicz, który też go widzi w środku pola, więc
No wydaje mi się, że łatwiej będzie mu zaistnieć na zachodzie jednak z boku obrony, zwłaszcza tam, gdzie, gdzie tych piłkarzy nie ma aż tak wielu, czyli, czyli lewa obrona. Mhm. No, myślę, że Brighton ma problem. To znaczy, sami nie wiedzą, kogo kupić. Coś pamiętam Łukasz Piszczek, który mocno się bronił przed tym, no bo był napastnikiem, tutaj wiadomo, ofensywa. Ale Łukasz Piszczek poszedł na prawą obronę i to jest prawonożny zawodnik, a skarbownikiem zawsze będzie to ten dylemat, no, czy prawonożny piłkarz. Tomka teraz zapytam, czy prawonożny piłkarz może grać w lewej obronie? No tak, może grać, ale nigdy tak nie będzie, nigdy nie będzie to samo, bo są inne nawyki, inaczej. Ale karbownik jest jakby nie jest klasycznym obrońcą, który dobiega do linii i dośrodkowuje z tej lewej, tylko schodzi na prawą nogę. Tak ja go widzę na tej pozycji. No tak, no ale to chodzi o to, żeby dośrodkowywać odchodzącą piłkę, czy tam dochodzącą, jak bierzesz, no to musisz odwrócić zawsze na tą prawą nogę. Ale ja nie pamiętam karbownika dośrodkowującego, naprawdę. Ja pamiętam jego piłki takie wbijane w pole karne, bo on zawsze raczej w tym. Słuchaj, nigdy nie będzie prawa obrońca, nigdy nie będzie lewym obrońcą i z drugiej strony to już w ogóle, no bo bardziej widzę prawego obrońca na lewej stronie niż lewego z lewą nogą na prawej stronie, no bo to już raczej rzadko się zdarza, że lewonożny zawodnik też prawą nogę nie złama. No tak, tak, no, to z doświadczenia i z historii. No wystarczy sobie przypomnieć mecz z Holandią, na lewej obronie kto wyszedł? Berszyński, tak? No tak, rzeczywiście. Zdarza się to, ale karbownik na prawej obronie wygląda dużo gorzej niż na lewej, tak. Bo właśnie zabieramy mu ten atut zejścia do środka, gdzie on naprawdę w tym jest dobry. I on na prawej obronie moim zdaniem jest takim zwykłym, przeciętnym prawym obrońcą, bez elementu zaskoczenia. Takim nieszablonowym lewym obrońcą, bo nie jest właśnie, ja mówię, jest Juranowiczem, jest, tak? Nie, ciut lepiej. Na przykład to widzimy, co daje gra na tak zwane te odwrócone nogi. Kamil Grosicki w meczu z Finlandią, ustawiony nie na swojej pozycji, natomiast schodzący do środka i przecież tych dwóch goli to by nie było, bo on uderzał z tej prawej, nabiegając na piłkę, więc no tak się szuka już w tym futbolu, no gdzieś takiej nieszablonowości po prostu w tym wszystkim. A ile miałeś takiej sytuacji akurat, tutaj dobry przykład dajesz też Kamila, że wchodził z prawej strony, no ale w takich meczach eliminacyjnych ile miałeś takich sytuacji, bo bardzo mało, bardziej jest po lewej stronie i wchodził i z lewej strony dośrodkowywał i wtedy piłki dogrywał. Tutaj akurat dlatego, że mógł sobie na to pozwolić, no bo przeciwnik grał tak jak grał, tak? I grając piłkę na napastnika, gdzieś tam wchodzili do środka i piłka dwa razy dobrze uderzy, dwa razy piłka akurat była pod niego wystawiona. No to tak, tak, tylko że bierzmy pod uwagę, że mówimy tu, porównujemy Grosicki i karbownik, tak? No to z całym szacunkiem dla karbownika, to ten Grosik już trochę pograł w piłkę. Nie, doświadczenie. Grosika bym wystawił na defensywnym, też by sobie dał. To, że prawonożni z lewej strony grają. Tak, nie, to nie ma znaczenia, no, ale to wiesz, no, Grosicki to już grał i na lewej, i na prawej, w Polsce grywał na lewej, na prawej, w Jagiellonii, Białystok. No, ataku w ataku grywał, także no, to nie jest zawodnik, to kiedy on grał w Jagiellonii, przypomnij sobie, to już jest wieczność cała, tak? O, później masz i już pojeździł po tych ligach, już pograł i w reprezentacji tych meczów nagrał się. Inna różnica. To już jest doświadczenie u karbownika, dopóki nie znajdziemy jednej pozycji, niech pogra poprzez 2-3 lata na jednej pozycji i niech dopiero później ewentualnie ktoś chce sprawdzać, zmieniać czy coś, to musi być zawodnik. To nie jest tak w wieku 18-19 lat, nagle szukamy mu pozycji, rzucamy go i to ma być reprezentant, bo ja się obawiam, że na końcu wyjdzie coś takiego, że w tych poważnych meczach w końcu selekcjoner, nie wiem czy to będzie już Jurek Brzęczek, czy może jakiś inny następca Brzęczka, stwierdzi: no nie powołuję tego karbownika, bo tak naprawdę nie wiem, co mam z nim zrobić, tak, na jaką pozycję mam go wystawić, a tylko powoływać, bo młody, bo będzie młody. Wiecznych młodych już było wielu, tylko że mówię, na jednej pozycji pewniak do gry niech będzie, bo tak naprawdę rzucanie nim, wiesz, dzisiaj możemy się nawet dalej zastanawiać. Nie jest to aż bardzo młody, ale też nie za stary. Zobaczcie, co się dzieje z Bereszyńskim, tak. Jak Brzęczek wymyślił sobie Kędziora na prawej obronie, się może okazać, że ten Bereszyński, jak już nie pójdzie na lewą, to nie będzie grał w reprezentacji, a wydawało się, że to jest na prawą obronę następca Łukasza Piszczka. Wiesz, szukanie pozycji dla zawodników kończy się najczęściej tym, że nie masz żadnej. Czyli najlepsza dla takiego piłkarza jest wtedy albo trybuna, albo brak powołania do kadry. Ale w interesie karbownika pod kątem kadry jest grać właśnie na lewej obronie, gdzie jest ta mniejsza rywalizacja, gdzie jest Reca i Rybus, a na środku mamy tam kłębowisko, no bo jest Krychowiak, Bieli, Klich, Moder, no to tam wydaje mi się, że trudniej będzie mu się przebić, a tutaj może śmiało myśleć o pierwszym składzie. Góralski, Jacek. Jest Jacek Góralski.
Karolinę, ty. Jeżeli chodzi o reprezentację, to raczej Karabownika do środka. Ja też się zgadzam z tym, że ciężko było gdzieś tam go... Ja, on nawet z Legii może mieć problem, żeby usadowić. Grać. To, ale słuchajcie, to jest też ważne, gdzie sam zawodnik się lepiej czuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że on ale bardziej grał... On sam mówi, że w pomocy, tak? Tak. Sam mówi, że w pomocy. Ale czasami mówię właśnie, wracając do Piszczka, może trochę na siłę trzeba, bo Piszczek był de facto przez Luciana Favre na siłę cofnięty, mocno się bronił przed tym, ale mu powiedzieli też jego otoczenie, że słuchaj, albo chcesz być przeciętnym napastnikiem, albo bardzo dobrym obrońcą. No i w końcu udało się go przekonać na tą prawą obronę. To może nie do końca tak tego piłkarza trzeba się słuchać, tylko po prostu tam go ustawić i gdzieś tam patrząc z dalszej perspektywie, no nie gra na tej lewej obronie, mówię o Karbowniku. Za coś płacimy duże pieniądze trenerom, żeby widzieli coś więcej niż piłkarz. Tak? Zobaczcie, swego czasu, oczywiście inny kaliber i ten, ale Filip Lam, prawa, lewa, środek, gdzie nie grał, Joshua Kimmich, prawa, lewa, środek, gdzie go trener nie postawi w 100% spełnia rolę. No tak, ale chodzi akurat tutaj, porównuję do Karbownika, nie? No nie, ale dobra, no, grają na trzech pozycjach i na każdej pozycji ten zawodnik jest silnym punktem swojej drużyny. No to chyba też o czymś świadczy, bo grając na prawej czy na lewej obronie i zejście później do środka, do defensywnego, to nie jest taka łatwa zmiana, bo inaczej się biega, inaczej musisz poruszać się, asekurować. Boki, no to gdzieś tam jesteś w stanie, grając na prawej, wiesz co do ciebie należy, grając na lewej, podobnie, no inne nogi, no, ale środek to już jest zupełnie inne myślenie i inna filozofia. Pytanie, czy w ogóle nie weszliśmy w taki etap reprezentacji, gdy wielu zawodników będzie miało problem z graniem regularnym, a Jerzy Brzęczek będzie musiał ich trochę podholować do Euro, no bo znamy sytuację Milika, znamy sytuację Karbownika, znamy sytuację Kamila Grosickiego, który być może zmieni klub, no ale na dzisiaj nie zmienił i jest piłkarzem mocno rezerwowym. Jest Krzysiek Piątek też. Jest Krzysztof Piątek. Będzie trzeba tych piłkarzy, no właśnie, podholować. Ale pokazał też Jerzy Brzęczek w swojej przygodzie z reprezentacją Polski, tak to nazwijmy, że potrafi to robić, tak? No bo ja sobie przypominam chociażby przykład Jana Bednarka, który na początku też nie grał. Jak gdyby pewniakiem Southampton stał się dopiero po zmianie trenera, ale mimo wszystko cały czas dostawał te powołania i grał w reprezentacji. Podobnie było, co też odbiło się najgłośniejszym, takim największym echem, tak? Z Arkiem Recą, kiedy to ta krytyka selekcjonera była duża, bo Reca nie grał w Atalancie, a mimo wszystko pomógł mu selekcjoner tymi występami. Też odpłacił się Reca oczywiście asystą z Łotwą i jakimś... pewnymi. Przypomnijmy sobie, jak ten mecz z Łotwą wyglądał. Do 78 minuty strasznie się męczyliśmy. Reca zagrał na głowę Lewandowskiego i dzięki temu ten mecz wygraliśmy. Tak? No to jest jakaś odpłata. Odegrał ważną rolę w tym spotkaniu. Pamiętam, że Kowal mu dziewiątkę wystawił za to spotkanie. Także, to chyba pierwsza w historii od ciebie dziewiątka. I ostatnia. Także spokojnie. No i tak jak mówisz, to będzie potrzebne teraz jesienią, bo no może też Grosicki, nie wiem jak na ile Slaven Bilić śledzi mecz reprezentacji polskiej. W ogóle, mogę ci powiedzieć. Pewnie w ogóle, tak, ale no... Na Flash Scorze. Tak. To akurat dobrze. Jak zobaczył na Flash Scorze, że Kamil Grosicki strzelił trzy gole, no to może po trzeciej jeszcze... wyłączył, bo bał się, że czwarta będzie. Jeszcze może się zastanowi, bo też miał różne momenty w West Bromwich na poziomie Championship Kamil Grosicki, ale na końcu pokazał, że potrafił dać tej drużynie sporo i dołożył całkiem dużą cegiełkę do tego, że West Bromwich awansowało, także ja bym go jeszcze nie skreślał, bo no Kamila Grosickiego już kilka razy skreślaliśmy, a no tam, ja się odbudowuję w reprezentacji, a jakby de facto jak spojrzymy na mecz Finlandii, to gole strzelali tylko rezerwowi w swoich klubach. Mhm. I no, rezerwowi jedynie zgłoszony nawet. Arek Milik. No i holować. Właśnie, on nawet rezerwowym nie jest. No nie jest rezerwowym. No z nim chyba jest największy problem, bo jakby Krzysiek Piątek, który wchodzący gdzieś na tę minutę, być może będzie w pierwszym, czy Kamil Grosicki, myślę, że też tam coś złapie tę minutę, natomiast piłkarz niezgłoszony, no tego chyba jeszcze nie grali w historii reprezentacji Polski, żeby pojechał piłkarz bez klubu, tak, na Mistrzostwo Europy. I to się nie uda, bo ja jeszcze rozumiem to listopadowe zgrupowanie, też wyraz zaufania ze strony selekcjonera, wsparcie, pewnie poznanie tych jeszcze, zawsze selekcjonerzy narzekają na brak czasu, więc każdy trening jest tutaj na wagę złota, natomiast gdyby miała tak wiosna wyglądać, no to widzieliśmy Mistrzostwa Świata w 2018, by Kuba Błaszczykowski, gdyby tak wiosna miała wyglądać, to on nie będzie powoływany. No. Znaczy... Wydaje mi się, że będzie podholowany do zimowego okienka, no, a potem będzie albo w tą, albo w tamtą.
czyli jakby teraz od niego najwięcej zależy, co zrobią zimą. Natomiast no chyba wszyscy się zgodzimy, żeby jak na turniej, już abstrahując od Arka, jechali ci, którzy grają po prostu, nawet nie za nazwiska, bo to 2018 rok pokazał, że to no fajna jest historia, że jadą ci zasłużenie, no ale bez gry no to tutaj weryfikacja następuje szybko. No to jest jeszcze większy problem, jeżeli popatrzymy, że jak ma cały czas Jurek Brzęczek holować Arka Milika, niezgłoszonego z żadnych rozgrywek, czyli bez minut, bo minuty ma mieć w kadrze, a wiadomo też, że swoje musi coś tam pograć i Piątek. Oczywiście o Lewandowskim nie wspominamy, to tak na dzień dzisiejszy i biorąc pod uwagę, że nie mamy już meczu z Finlandią, czyli nie gramy na dwóch napastników, to ciężko tutaj znaleźć nową twarz, która miałaby szansę zadebiutować, jeżeli chodzi o napastników, tak? O jakichś takich młodszych. Mamy względnie mocną trójkę, ona może mieć swoje problemy klubowe, ale ta trójka Lewandowski, Piątek, Milik jest mocna, ale dalej. Ale nie będziemy w stanie im dać szansy, dlatego że te minuty, które będzie potrzebował Milik, a Brzęczek będzie przeświadczony o tym, to będzie musiał grać jak najwięcej w kadrze, tak? Czyli to już nie będzie tak na zasadzie, że w meczu z Holandią Milik wchodzi za Piątka w 30, czy który, tylko to jak z Finlandią, jedziesz, plujesz praktycznie 90 czy 90. Sugeruję, że Milik będzie wygranym w reprezentacji tego, że znaczy w sumie nie ma klubu. Mogą być przegrani zawodnicy, o których się czasami pisze, że to są, nie wiem, może nie tyle następcy, co na pewno kandydaci do gry, Buksa, Świderski, Kownacki nie dostaną szansy, tak? Białek, który na razie młodzieżówka i tak dalej, że nie dostaną tej szansy zadebiutowania, znaczy zagrania, pokazania się w reprezentacji u boku tych najlepszych, tak? Że cały czas będziesz musiał szukać do tego napadu, dawać szansę Milikowi, no bo poza reprezentacją nigdzie więcej nie będzie mógł do stycznia zagrać. No to jest olbrzymi problem. No wiesz, nawet pójście na trening. Wiesz, czasami jak Grosicki nie zgłoszony jest, to jak idzie na ten trening, wie, że się nie łapie do składu, mówi, nie no, czekam, może któryś się naciągnie, podciągnie, kartki złapie, wykartkuje, mam szansę. Na ten Milik, wyobraźcie sobie jego podejście, no idę na trening, ale przecież nawet jak tam się dzieje. Jaki trening? Chyba na schody. Do biegania. Ja wiem, że tam jeszcze ten, tak, może zrobić klub Kokosa, ten prezydent tam, nie wiem, jak tą wtedy. Już drużyna nie może trenować, zapowiedział. Ale nawet gdyby się tam wysypało nawet 3/4 składu, gościu dalej nie może grać. Nie możesz na nic liczyć. Czyli jakie tu podejście, nawet tutaj w samej głowie dla zawodnika, który wie, że do stycznia jest tak zwanym bezrobociu i go nikt nie chce, tak? I no to nie będą mi się. Wiecie, jest. Naprawdę, Arek ma, ja mu współczuję, bo on ma naprawdę straszną... Nie musi współczuć, no jakby chciał, to by grał ci. No odrzucił wszystkie możliwe oferty. No dobrze, no ale to już było, minęło. Nie użalajmy się bardziej niż on sam. To znaczy, nie, już nawet nie o to chodzi, tylko że nie móc nawet trenować z drużyną. Trenowanie indywidualne, a wiecie jak to trenowanie indywidualne jest, bo miałem też te indywidualne treningi i szybciej o kontuzję, w takich aspektach też patrzę, no bo to już w ogóle by wszystko gdzieś tam padło. Jeszcze teraz tylko jest nadzieja, co będzie zimą, jeżeli będzie dobra wola prezydenta, bo jeżeli takiej woli nie będzie, to będzie do czerwca, do końca, do ostatniego dnia będzie w Napoli, a to już... A wiemy, że mógł wybrać, miał duże możliwości wyboru, prawda? Wiele osób tak patrzy na to, że on jako przykład będzie w Napoli, że nie można sobie pogrywać z klubem i będzie traktowany do czerwca źle, ale wydaje mi się, że na sam koniec jednak aspekt finansowy będzie miał znaczenie. No, Lorenzo jest biznesmenem też, także wiadomo, że jak ktoś mu zaproponuje jakąś kasę, to nie... Pytanie, nie czy... Bo tego nie wiemy. Czy Milik nie ma podpisanego kontraktu od czerwca i po prostu trzyma go w szafie, bo przecież on tak dobre oferty odrzucał. Z tak dobrych klubów. Jakby jest ta wersja, że trzymał się tych 5 milionów euro, tak? Że chciał zarabiać i żaden klub nie chciał mu tyle. No i co, i ktoś daje 4, a ty mówisz, nie, spędzę następny rok na trybunach? Ja mam nadzieję, że go tak nie potraktują, jak u nas potrafią, bo pamiętam, że te historie o Jagiellonii, Białystok, gdzie jeden z piłkarzy ze Skandynawii, już nie wyleciało mi nazwisko. Rajalaksa.
Tak, że zaprosili go na trening, tam na, oczywiście o 6 rano biegowy po lesie. Później... Jeszcze pamił niego rzucanie. Bajkopisarz, ale natomiast ta historia, że żonglował niewidzialną piłką, to w sensie, że zatrzymał się z trenerem i mówił... Ale trenera, podobno tylko do 10 do żonglował. Dziesiąto nazwisko, trener mówi mu, no teraz żongluj, a trenerze gdzie jest piłka? No bez piłki, nie? No i żonglował tak bez tej piłki. Czy Igor Lewczuk, który też czytał gazetę, tak? Biegał i miał później godzinę czytania gazet w klubie, więc mam nadzieję, że ta Karek Milik nie zostanie. Uważam, że mamy taką myśl eksportową, powinniśmy wysłać do Napoli paru naszych przedstawicieli, którzy tak, powiedzieli, jak można gnębić piłkarzy. Po prostu mamy takie pomysły, takie. Oj, tam gnębić, takie nie, zagospodarować mu dobrze czas. To nie jest tam, że gnębię. Ubieranie choinki. Nie byli to specjaliści ze Śląska Wrocław. No bo Śląsk Wrocław przegrał sprawę z Sybino Plaku i to przegrał na duże pieniądze. Ja myślę, że tam na Podlasiu byśmy znaleźli. Tam jest długa tradycja tego, że jak piłkarz coś jest niepokorny, to go szybko to złamiemy. Tak, mamy takie know-how, którym możemy się chwalić. Jeżeli mamy coś wnieść do europejskiej piłki, to gdzieś tam na boisku może próżno szukać, ale tak właśnie to może jest jakiś pomysł. Zagospodarowujemy tych niepokornych. Panowie, Arkadiusz Milik to ma najbliższe 3 miesiące wyjęte z życia. O tym sobie jeszcze porozmawiamy w drugiej części programu. Za pierwszą część bardzo dziękuję. Tomasz Kłos. Dziękuję. Łukasz Olkowicz. Dziękuję. Mateusz Lokuszewski. Dziękuję. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Zapraszamy na drugą część programu już za moment. Dobra, uwaga, panowie. Jesteśmy z powrotem. Panowie, dużo było reprezentacji Polski. Powiedziałem, że wrócimy do kwestii Milika, ale chyba już do niej wrócimy. Wszystko powiedzieliśmy tak naprawdę. Chciałem powiedzieć słowo o reprezentacji młodzieżowej, która sobie mocno skomplikowała sytuację wczoraj, przegrywając Serbią 1-0. Pierwsze miejsce w grupie odjechało. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby awansować z drugiego, to jest oczywiście cały czas bardzo realne, no ale już nie ma miejsca na pomyłkę. No i ten mecz z Bułgarią, też rozmawialiśmy przed programem, jak tutaj do niego podejść, bo jeżeli mogliby ci piłkarze jechać z pierwszej reprezentacji na U21, to wtedy chyba byłbym spokojny o wynik. Natomiast tak patrząc na ten
wczorajszy mecz, wczorajszy skład, to już tak spokojny nie jestem. Więc teraz pytanie tutaj do Zbigniewa Bońka, obu selekcjonerów, jak po prostu podejdą, czy jednak chcemy, żeby ta młodzież grała na Euro, bo to jest jednak cenne doświadczenie. No, ale nie, no, Karpownik jest zawodnikiem spoza tej drużyny. Jedynie Walukiewicz by się przydał, Czesławowi Michiewiczowi. Bardzo by się przydał. Jakub Moder też. No ale to też nie był piłkarz, który był pierwszoplanowy w reprezentacji młodzieżowej. A Czesław Michiewicz raczej lubi pewną stabilizację. Ale naprawdę wierzysz, że gdyby miał dostęp do Modera, to wystawiłby Tomasza Makowskiego za kosztem tego zawodnika? Okej, masz. Nie, tam też jest duża konkurencja w środku pola w młodzieżówce, no ale wydaje się, że do Jakub Moder z miejsca potrafi zrobić różnicę. Jest takim zawodnikiem, który gdzie nie wchodzi, czy przeciwko jakiemu rywalowi nie gra, nie pęka, tak, tylko robi swoje. I to rzeczywiście mógłby być taki... Tak mocny punkt drużyny, tak, który by przeważył w tym spotkaniu z Bułgarią. Moder, Walukiewicz, Jóźwiak, wrzucamy Karbownik do tej drużyny i jednak no, wygląda odrobinę lepiej. Tak zaryzykuję tę tezę. Tak, myślę, że Jóźwiak to jest piłkarz, którego najbardziej brakuje Michiewiczowi. No, który jest najdłużej z tych właśnie w pierwszej reprezentacji, więc tutaj pytanie właśnie chyba do selekcjonerów, jak oni to między sobą. Zdarzało się, że Jóźwiak latał po Europie sobie, tak? Później do Izraela po meczu bodaj w Bułgarii. Mhm. Więc dzielili się tymi piłkarzami. No pytanie, jak to cały czas to pytanie wraca, jak my traktujemy U21, czy jako zespół już dorosły, który ma zrobić wynik, czy jako przygotowanie do pierwszej reprezentacji? No jeżeli tak, no to lepiej, żeby oni byli na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji i być może coś zagrali. Pooglądali Lewandowskiego na treningach. No i słuchaj, no, za kadencji prezesa Bońka już był taki jeden przypadek. Pamiętasz sobie, Milik pojechał na uczyć się reprezentacyjnego fachu na Gibraltar. No i się nauczył. No nauczył się, no ja wiem. Tylko że wtedy Marcina Dorny drużyna poległa w Grecji i nie awansowała, bo grała bez Milika, najlepszego strzelca tamtych eliminacji w Europie. Lepszym strzelcem był niż Hiszpanie. Bodajże Morata wtedy był najlepszym strzelcem w reprezentacji Hiszpanii. Wyobraźmy sobie, i wtedy Milik pojechał na Gibraltar, tam wygraliśmy ile? 7, tak? 7-0. Nie strzelił żadnej bramki. Grał 90 minut. Uczył się, ale została osłabiona drużyna. A nie wiem, czy miał. No ale to dobrze, że zagrał, bo gorzej chyba. Nie, no nie tak, tylko że wtedy nie potrzebnie tam grał, bo nie możesz się uczyć na rywalu typu Gibraltar, tak? No to też dobrze było, pamiętajmy. My dzisiaj mówimy o wyniku bardzo ważnym z perspektywy, nie mówię polskiej piłki nożnej, ale Czesława Michniewicza. On dostał już takie. No, moim zdaniem to, jak ważna jest reprezentacja młodzieżowa, zdefiniował sam Czesław Michniewicz. Podpisując kontakt dzisiaj. Nie. No ale z perspektywy. Wiesz, to, co się wczoraj już wydarzyło na Łazienkowskiej. Już z trybun śpiewają na Czesława Michniewicza, a jeszcze dobrze się z nim nie zapoznali. A jeszcze go nie było. A jeszcze się dobrze, tak można powiedzieć, nie zapoznali. No bo przecież w pucharach nie mogła publiczność przychodzić, tak? Czyli bierzemy pod uwagę, że co się już zaczyna gdzieś na Łazienkowskiej. Tu mamy Legia. Dalej wygląda tak, jakby nie było tam nowego szkoleniowca, czyli tak, jakby dalej Bukowicz zarządzał. Reprezentacja młodzieżowa, która miała na wyciągnięcie ręki pierwsze miejsce, czyli awans bezpośredni, teraz musi wygrać. No tak, nie na wyciągnięcie ręki do końca. Wygrywając wszystkie mecze, tak. Bo byłaby przed Rosją cały czas, bo byłaby przed Rosją. Wystarczyło, tylko i wyłącznie zależało od naszych zawodników. Wygrywamy wszystkie mecze. Jedziemy z pierwszego miejsca. Teraz o drugie musisz walczyć, bo jeszcze jak przegra z Bułgarią, to ci Bułgarzy cię przeskoczą. Duża sprawa. No to jest mecz o drugie miejsce, tak już. Ale wiesz, ale drugie miejsce, które może dać awans, może dać, ale nie musi. Tak, ale może dać, bo pamiętaj, że możesz zremisować i dalej utrzymać drugie miejsce, ale wtedy tracisz te punkty, które mogą ci nie dać awansu z drugiego miejsca, bo nie wszystkie drugie drużyny wchodzą. Taki natłok, tak mu zrobili prezencik i prezes Miodowski i prezes Boniek. Sam sobie zrobił. Oczywiście, za zgodą Czesława Michniewicza też, ale przecież umówmy się, no, mogli oni to jakoś rozstrzygnąć, że nie będzie to za dobre wyjście. Oczywiście, gdyby te wszystkie wyniki dopasowały, wygrana z Serbią, awans Legii do fazy grupowej Ligi Europy, dzisiaj byśmy inaczej mówili, ale właśnie trzeba było wziąć pod uwagę, że może coś nie wypalić. I teraz się zaczyna. Czesław Michniewicz tak naprawdę jeszcze, nie wiem, on był już prowadził Legię jakimś meczu ligowym, gdzie kibice byli? Bo przecież nie, mecz z Wartą był odwołany. A no tak, bo przełożony, no, czyli tak. Jeszcze, czyli był... Nie, Blita jeszcze tylko Blita i Karabach. To powiem ci, takie może być przywitanie trochę niebezpieczne, jeżeli chodzi o kibiców Legii, bo już wczoraj się okazało, że już ma przyśpiewane już
kilka takich... Może kibice Legii musieli sobie odhaczyć ten punkt, że tam Czesław Michniewicz obrażony. Odhaczone i teraz już będzie z górki, a dla niego idealny moment, bo akurat go nie było na meczu, więc wszyscy są zadowoleni. Oni swoje wyśpiewali, jego nie było. Nie będzie i idziemy to, dalej. Jestem ciekaw, jak to będzie, jak U21 awansuje i wtedy, jak Mistrzostwa Europy, i jak to Czesiek w ogóle pogodzi, bo to trochę... Nie, no, będzie... to inny będzie trenerem. No, gdzieś tak słyszałem chyba Zbyszka Bońka, że nie wyobrażam sobie, że jak awansuje i Czesiek jest trenerem Legii, że może być trenerem reprezentacji. No bo są to... dwie opcje, Jacek Magiera oraz Maciej Stolarczyk. Okay. I wydaje mi się, że któryś z nich poprowadzi drużynę na mistrzostwach. I z tego, co słyszałem, w pewnym momencie przynajmniej bliżej był Maciej Stolarczyk tej posady niż Jacek Magiera. Zobaczymy, jak to się skończy. Najpierw awansuje. Tak. Tak, najpierw awansujmy, bo to wcale nie jest tak blisko do tego awansu. Wywołaliście temat Legii Warszawa. Ten super puchar polski chyba w kategorii najbardziej niepotrzebny mecz świata, to na podium by się uplasował. Nie, no właśnie ja twierdzę, że to jest znaczy nie tyle świetny pomysł, to jest bardzo potrzebny. To jeszcze raz pokazuje. Jednak? Nie, to jest zawsze... Dobry mecz. To jest dobry mecz dla tych, którzy są tak jak ja, za tym, by skasować dogrywki. Przechodzisz do meczu, od meczu remisowego do konkursu rzutów karnych. Kapitalne widowisko. Znaczy tak, mecz nie, ale rzuty karne. To może mecz też skasuje, ja byś dołożył, akurat takiego spotkania. Jakbyś dołożył wczoraj 30 minut do tego badziewia, co tam wczoraj się rozgrywało na Łazienkowskiej, to jakby nie wytrzymał, wyrzuciłby telewizor przez okno. Ja już byłem na granicy wytrzymałości. Ale szkoda się było. Ale znałem przepis, że właśnie w takim paździerzu nie ma dogrywki. Mówię, i tylko to mnie ratowało, że wytrzymałem do rzutów karnych. Ale masz za ciężki telewizor, czy po prostu ci szkoda było? Nie, właśnie w głowie miałem to, że wiem o tym, że jak sędzia za chwilę, sędzia myć wizję, to już nie będzie później, wiesz, picia wody tu i jeszcze 30 minut szachów, nie? A mówię, od razu przejdą do rzutów karnych, gdzie mogą być emocje jakieś, nie? Czy odwołania meczów o superpuchar najbardziej by chyba chciała Legia, tak? Bo ona gra te mecze regularnie w ostatnich latach i regularnie je przegrywa, niezależnie od tego, z kim się musi mierzyć, bo czy to... nawet z Isłą przegrała superpuchar, a to duża sztuka. Znaczy, no z Zawiszą, tak, na pewno taki mecz z Arką Gdynia i to mecze u siebie, tak, i... Z Lechem też. Tak, z Lechem dwukrotnie nawet i to raz tak dość boleśnie, ale moglibyśmy wymieniać dalej, bo w zasadzie Legia cały czas te super puchary przegrywa. O tyle to jeszcze było często traktowane tak po macoszemu, tak, że wejście w sezon, trzeba się skupić na eliminacjach do europejskich pucharów, czy na starcie ligowych rozgrywek i tam często ten skład był bardzo eksperymentalny, no ale tutaj już takiej wymówki ciężko znaleźć, tak? No nie było trenera. No tak. No, ciężko bardziej luzackie podejście do meczu niż granie bez trenera. No tak, z drugiej strony tak, no ale to już zawsze była jakaś szansa, żeby coś do gabroty włożyć. Nie mówię, że uspokoić nastroje, no bo zdobycie tego superpucharu pewnie kibice ucieszyłoby, ale nie zbyt mocno, szybko machnęliby na to ręką i oczekiwali konkretnych rezultatów w lidze. Także no jeśli będzie jakaś petycja o odwołaniu meczu od Superpuchar, to myślę, że Legia się podpisze. Tak, no, bardzo dla mnie na pewno taki termin ciekawy, bo tutaj wystawiły drużyny najsilniejsze składy, no Legia bez Karbownika, ale jakby pamiętam przed sezonami to często to już naprawdę było zaplecze, tam wyciągane z tych rezerw, żeby tylko załatać dziury. Tutaj taki jedyny plusik malutki, że mogli się, jakby zobaczyliśmy te podstawowe składy, no z Legii Karbownik, Strakowi trudno, żeby ktoś jechał na reprezentację Polski, jak tam grało 11 obcokrajowców w pewnym momencie. No to Hanka tylko. Tak, a z Polaków to tam już naprawdę mało kogo można znaleźć. No i dla mnie taki mecz to powinien być takim festiwalem takiej radości, takiej ofensywnej gry. No, 0-0, idealny festiwal radości. No, ale powinien być taki, no... Co mają do stracenia, taki trochę potraktować jak sparing, ale taki o podwyższonym znaczeniu, no bo jednak jest jakoś stawka, ale umówmy się, że tam Legia nie rozpacza pewnie, że nie ma tych super pucharów dużo. No i natomiast ja oglądam tutaj przesuwanie, murowanie, to takie odcinanie, kasowanie, no tego się nie dało oglądać, a jakby inaczej podchodzę, no co zależało trenerom właśnie. Może co innego tobie daje radość, a co innego radosny super. Ale kibicom przede wszystkim. Radosny super puchar to kiedyś w Płocku Legia zagrała z UKS-em 6-4. 6-4, właśnie chciałem wrócić do meczu Legia Arsenal, na przykład taki był na otwarciu. No taka niech będzie piłka, w lidze nas męczycie, ale słuchajcie, to jest dla was, kibice, dla was święto, tutaj jazda bez trzymanki, wymiana ciosów. Nie, dalej smurowanie. Ale Krakowie gra tak zawsze, oni się oduczyli nawet takiej radosnej gry. No to jeżeli tak właśnie
jest gierka na treningu. No, nie wiem, 0-0, wszystkie gierki treningowe się podobno kończą w Krakowie. Ale powiem wam, że to też jest niemożliwe, że Krakowia tylu z obcokrajowców w przerwie reprezentacyjnej była w stanie wystawić to. Przynajmniej tu mieliśmy taki dom. A ty myślałeś, że co, że to są obcokrajowcy powoływani do reprezentacji zagranicznej? No, nie, ale właśnie, ale to już tak brałem pod uwagę. Przecież oni właśnie, jak jest tylko na kadrę, to nikogo nie tracą, no bo kogo mają? Czyli oni, Hankę tylko i... czyli oni nie powinni sobie meczu, no, ale oni, czyli Krakowia mogą być spokojnie... mecz w reprezentacji Kosowa, czyli Krakowia normalnie mogłaby ligę grać. Na łapce w reprezentacji Kosowa, super. Krakowia mogłaby normalnie ligę grać. To większość by mogła grać normalnie ligę. No tak, no bo dlaczego? Pierwsza liga gra, to w sumie co to za różnica? To niech i zagra ekstraklasa, nie no, tych obcokrajowców sobie co naściągali, znaczy Michał prawie sobie pościągał to jego i... A czytaliście wywiad w Przegonie Sportowym z Radosławem Kucharskim, dyrektorem sportowym Legii Warszawa, który generalnie powiedział, co złego to nie ja, wszystko, całą robotę zawalili mi piłkarze? Nie czytałem. Masz piłkę nie tyle w kierunku piłkarza, ale też trenera. Trenera. Także skoro już trenera nie ma, no to trzeba w kogoś to działo wymierzyć. Mhm. Ale mam wrażenie, że jednak sam w siebie wymierzył to działo przez. Z drugiej strony, czytając ten wywiad, chciałem się postawić na jego pozycji, zastanawiałem się, co można było chyba powiedzieć. Ja bym też tak powiedział. Tak, jak on powiedział, nie? Ja też bym tak powiedział. co złego, to nie ja, no to jest wiadome. Bo to z Robertem Błańskim był ten wywiad. Chciałem zobaczyć Roberta, czy on poważnie słuchał tego wywodu. A co myślisz? Żeby trzymał po prostu. Czyli nie kupujesz tych tłumaczeń? Nie, no gdzie? No, Tam jest jeden z kibiców zwrócił uwagę na Twitterze. Zabrakło takiego jednego pytania, jak jest zbudowana Legia, bo on wyciągnął, kiedy się kontrakty kończą. No i w przyszłym roku, 2021, tam wielu zawodników, 2022, to jest zbudowana taka drużyna na teraz, na już. No już. I tego, pan dyrektor się ustosunkowuje do tego, bo to nie ma tam jakiejś takiej wielkiej wizji, są po prostu, mówię, no, drużyna, która może wygrać mistrzostwo, ona się rozpadnie i trzeba będzie 5 zawodników szukać. No to tak, umówmy się, średnio to wygląda. Mm-hmm. Ale pan Radosław Kucharski jednak ma dobre samopoczucie, co jest pozytywne. No. Trzeba mieć dobre samopoczucie. No, media anonsowały jego rychłe zwolnienie, tak? No to jeszcze pracuje, no to czemu ma się jeszcze nie cieszyć? Odhaczył jeszcze sobie pensję za październik, kto wie, może dojedzie do listopada, to zawsze też... Same sukcesy sobie przypisał, wszystkie klęski rzucił na innych i gitara. Mhm. Ale wiesz, on dobrze się uczy, bo na Łazienkowskiej dosyć często znajdują, znaczy nie tyle znajdują, co zawsze znajdą tak sobie jedną osobę, drugą redakcję, weszło, że to my winni. Pamiętasz, za Sapinto tak było, nie? Że to wszystkie te klęski, to nie on. To nie, to my, to dziennikarze, to tam w ogóle... I dzwonnik w kościele naprzeciwko. A on też, tak. Także no, dobrze się tutaj uczą i troszeczkę jeszcze jakby to wyniki dopisywały, ale nie dopisują, już flagi już wiszą, wywieszone, transparenty. Już mam joduski, tak, na siebie też, także to mi się wydaje, że to jest dopiero początek tego, co się tam pewnie wydarzy do końca roku. Ja nie bardzo widzę po tej drużynie, że tam może być jakakolwiek poprawa. Panowie, jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o tym, że no, Raków Częstochowa jest blisko tytułu mistrza Polski, no, bo tak. mamy codziennie rekordy zakażeń. Kwestia czasu, kiedy ta liga zostanie przerwana, więc skoro Raków jest na pierwszym miejscu, to muszą... A gdzie będzie grał w Lidze Mistrzów? W Bełchatowie czy u siebie? Nie będzie grał w Lidze Mistrzów. Ten temat mamy rozwiązany. W każdym razie... widać, że coraz ciężej może być z dograniem tych rozgrywek i zwłaszcza z dograniem z publicznością. Już wiemy, że te limity będą się zmniejszały. Teraz nie 50%, a 25% ludzi będzie mogło wejść na stadiony. No i co? I wydaje wam się, że zagramy pełny sezon, czy za chwilę będzie jednak kasacja? Mi się wydaje, że może naprawdę wrócimy do tego wyśmianego pomysłu Michała Świerczewskiego, żeby zamknąć piłkarzy. A dlaczego wyśmianego? Przecież zrobiliśmy to wszystko, co chciał, to w sumie zrobiliśmy. No nie w jednym hotelu zamknąłeś się tam w Stanach Zjednoczonych Amerykanie sobie poradzili, że rzeczywiście zamknęli, a
a też Tomek Tchórzyk i był Wikunia polecieli do Indii. Dzisiaj nawet wylądowali już, bo pisał Tomek, że szczęśliwie wylądował. To zgaduje, że wczoraj polecieli. Wczoraj polecieli. Na pół roku będą zamknięci w hotelu. Na pół roku będą zamknięci w hotelu. Wszystko po to, żeby dokończyć ligę. I być może no, pomysł Michała Świerczewskiego był wyśmiany. Środowisko zareagowało, jak zareagowało. Natomiast może on tam z tej szuflady musi go wyciągnąć. I może to będzie jedyny sposób, żeby tę ligę dokończyć. Ja bym się na ten pomysł nie obrażał, bo tak jak mówisz, no tutaj to, co się dzieje wokół, no być może tych po prostu piłkarzy trzeba odizolować, nie słuchać ich narzekań, że o Jezu, będziemy zamknięci w hotelach i co to, jak to przeżyć, tylko no macie dograć ligę, bo zarabiacie pieniądze i no i to tak, taki widzę scenariusz, wcale nie jest wykluczony według mnie. Tylko dla nas generalnie to jest bez różnicy, czy będą zamknięci, czy nie. Jak będziemy słyszę ich narzekania. Posłuchajcie, no to jest długi czas razem w zamknięciu, naprawdę to nie zdaje egzaminu, bo to głowa inaczej pracuje, zaraz będą kłótnie, zaraz, słuchajcie, to... No Tomek, jest... wolałbyś mieszkać jako piłkarz w hotelu i grać mecze, czy nie grać, nie otrzymać pensji i generalnie... Nie no, mieć... okej, no to są pewne zobowiązania, tak, to jest oczywiście... Masz rację, tylko nie wiem, czy akurat to jest dobry pomysł, że wszyscy, nie wiem, wszystkie drużyny mają w jednym hotelu mieszkać. Nie wiem, nie wiem. Ja tego nie widziałem. W Indiach, w Chinach to nawet jak nie było koronawirusa, to też byli po 3 miesiące pozamykani na zgrupowaniach, także tam akurat to nie jest akurat nic dziwnego. Tutaj to wszystko podostosowywać, nie wiem, no muszą władze ekstraklasy znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie jest to łatwe rozwiązanie, bo akurat ta średnia zakażeń pikuje dosyć wysoko w tym złym kierunku i tu może każdy tydzień już przynieść coś nowego. Na razie mamy trochę szczęście, znaczy piłka ma szczęście. Tak jak oberwała jako jedna z pierwszych gałęzi, powiedzmy, gospodarki, tak potem ją odbrożono i zapomniano o tej piłce. I ona tam się. Wszyscy mówią o jakichś weselach, o innych rzeczach, a piłkarz się toczy, i nikt nawet nie zwraca uwagi, że to no, jest w oczywisty sposób jakieś zagrożenie pandemiczne. No i to brutalne, tak, jeżeli nawet bierzemy pod uwagę, że coś wpuszczono kibiców, tak, najpierw mniejszą liczbę, później zwiększano. Ale przecież tam nie było żadnych 2 metrów ani 1,5 na żadnym stadionie. No, tam siedział klient na kliencie przez 2 godziny, uchając sobie twarzy w twarz, bez maseczki i się zarażając. Ten limit 50% pojemności trybun polega na tym, że ci ludzie się skupiają na 50% trybun, żeby lepiej widzieć, a reszta jest pusta. No nie jest tak, że są rozsiani po krzesełkach. Tak, ale jak odpaliłem sobie Bundesligę, mecz Bundesligi, jak zacząłem, jak tam siedzą. Ten reżim przestrzegany, tak? Tam siedzą jednak i w maseczkach i co kilka. Mam wrażenie, że to też wygoda klubów, bo sobie zamkną niektóre trybuny. Nie, no tak, ale mówisz o Polsce, tak? Ale no wiesz, no z drugiej strony, wiesz, ja byłem przeświadczony, że to jest nieprawdopodobne, jak oglądam od początku. Wiecie, tak szczerze mówiąc, jest kibice... za mało rygorystyczne to. Ale nie, tylko że wiesz, że nagle, tak jak Krzysiek mówi tutaj, wesela, pogrzeby, tak? Ja już byłem na 2 pogrzebach, się nie zaraziłem, tak? Ale tak, tu się można zarazić, a mówię tak... 10 koła ludzi, albo prawie 10 na Widzewie, gdzieś na tym, na innych stadionach, jeden koło drugiego i się jeszcze nikt nie zaraził na stadionie. Nie słyszę nikogo, który powiedziałby, że tak zaraził się na stadionie, przeniósł to i cisza, mówię. Nieprawdopodobne, mówię, jakiś antybiotyk znaleźli, jakąś szczepionkę na stadionach podają, że tam się nikt nie zaraża? No niemożliwe, no. No teraz dopiero widzimy, że ten przyrost i tak dalej, no albo ktoś zacznie respektować ustalenia, bo chyba są jakieś ustalenia, że co 2 metry powinien siedzieć ktoś na trybunach, albo po prostu zamknąć. 4 było, teraz byłem na meczu z Finlandii, co to 4 metry. Ale to mówisz, UEFA-owskie, a mamy to tak troszeczkę nasze krajowe, to wiesz, że to tam nikt nie przestrzega tego, nie? To UEFA jak już coś powie, to jest coś... Ale powie, ale to jest przestrzeganie, to jest druga rzecz. No ale ty nie, w Polsce to jak UEFA, wiesz, tam zawsze ktoś z UEFA to sprawdzi. Nie, tutaj... Byłem na meczu, to widziałem teraz. Nie, była ładna scenka w ogóle w meczu z Finlandią. Na początku było pokazane tam po pierwszym, drugim golu, jak cały zarząd PZP jest rozsiany po prostu co 4 metry na trybunie, ale już po 3 golu to już razem wszyscy, wiesz. No, ja się śmiałem, że prezesowi Bońkowi spadła maseczka, jak zobaczył hat-tryka Grosika, bo mówię, dopiero co tak faktycznie ładnie siedzieli, a tutaj nagle z Radkiem Michalskim Niedźwiedzie, tu wszystko, tak, mówię, już tak, bez maseczek, mówię, brawo, no, dawmy się. My też bez maseczek, więc nie bądźmy hipokrytami, bo
moglibyśmy tu siedzieć w maseczkach, a jednak tego. Ale wyjdziemy na powietrze, już będziemy mieli, zobacz. Ja mam przy sobie, no jak nie. Załóż na koniec, daj dobry przykład. No jak, no już. Muszę zacząć. A to bez znaczenia. Nie, nie założę, bo się pobrudzę, bo mam makijaż. Okej. I później będę źle wyglądał. Dobrze. Drodzy Państwo, Wojciech Kowalczyk za chwilę założy maseczkę. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Tomasz Kłos. Dziękuję bardzo. Łukasz Olkowicz. Dziękuję. Mateusz Lopuszewski. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.